Chciałem teraz odpowiedzieć na pytania, które napłynęły. Pierwsze, czy sposób interpretacji katolików i protestantów się czymś różni fundamentalnie? Czy któryś jest lepszy, czy to tylko tradycje wynikające z uwarunkowań historycznych, kulturowych? No, różni się czytanie Słowa Bożego w dużej mierze. Jeśli chodzi o katolików i chodzi o protestantów, wiemy, że taką podstawową zasadą u naszych braci protestantów jest sola scriptura, samo pismo, samo to, co zostało napisane, a jeśli chodzi o nas katolików, my jeszcze bierzemy pod uwagę tradycję, żywą tradycję, w której ufamy, że jest poważna interpretacja tego słowa, które zostało zapisane i wierzymy, że Bóg do nas ciągle przemawia na różny sposób, właśnie poprzez żywą tradycję Kościoła, poprzez ojców Kościoła, pisarzy kościelnych, poprzez Urząd Nauczycielski Kościoła, więc to jest ta różnica, że jakby nasze czytanie Słowa Bożego jest owszem osobiste, personalne, ale jednak pod kierunkiem magisterium Kościoła. Tak przynajmniej uważamy, że to jest jakby bezpieczniejsze, kiedy Święty Paweł nas ostrzega, że Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania, tylko właśnie no jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który interpretuje, jakby pokazuje, czy my dobrze odczytujemy Słowo. Owszem, dużo korzystamy od siebie nawzajem. Wiem, że bracia protestanci mają swoje metody czytania Słowa Bożego, mają bardzo egzegezę pogłębioną i często z tego też Kościół katolicki korzystał, z takiego właśnie otwarcia się na Pismo Święte. Myślę, że nawzajem od siebie możemy dużo czerpać, która tradycja jest lepsza, która gorsza. Trudno mi tak porównywać. W każdym razie ja chwalę swoją, tak, w której jestem i polecam, żeby każdy w tej swojej tradycji przede wszystkim chciał spotkać żywego Boga. I Słowo Boże jest tym, które do Niego chce nas zaprowadzić i o Nim opowiada, a Duch Święty już w tych poszczególnych denominacjach będzie nam dawał no to przekonanie głębokie, że przygnęliśmy do Jezusa. To jest, myślę, takie bardzo ważne, żeby do Niego przygnąć, żeby Go spotkać, żeby popatrzeć Mu w oczy i żeby dać się oczyszczać Jego Słowu. To w taki sposób, jakby nie chcę tutaj różnicować. Myślę, że nawzajem możemy się bardzo ubogacać tym, co z każdej tradycji możemy wynieść, a każdy niech pozostanie w tej swojej. Będziemy się czuć bezpiecznie. Drugie pytanie, jak rozumieć fragment z Księgi Rodzaju 1:29-30? Chodzi mi o sposób odżywiania się ludzi i zwierząt. W jaki sposób grzech człowieka mógł wpłynąć na to, że zwierzęta zaczęły odżywiać się sobą nawzajem? Myślę, że pierwsze zdanie jest takie ważne, że ta historia pierwszego rozdziału i następnych aż do 11 jest pewną ogólną historią. Przekazuje nam pewne prawdy, także w takiej formie ogólnej, więc nie do końca mamy się skupiać na szczegółach, więc pewno autorowi natchnionemu chodzi o to, że na początku Bóg stworzył świat pełen harmonii, świat pełen pokoju, gdzie nawzajem nie byliśmy dla siebie zagrożeniem, także czuliśmy się bezpiecznie, wszystko było na swoim miejscu i wyrażał to też w taki sposób, że człowiek miał spożywać tylko to, co pochodzi z nasion, tak? Co zrodzi ziemia. Dzisiaj niektórzy do tego nawiązują. Ważne, żeby do tego jakoś nie dorabiać ideologii, ale właśnie jeśli to tylko sprzyja zdrowiu, to możemy nie jeść mięsa, tylko to, co wyrasta z ziemi. Natomiast my czytamy Pismo Święte w całości, w pewnym kontekście również. Liczy się konkret, ale liczy się również kontekst. I kiedy idziemy do Księgi Dziejów Apostolskich, tam właśnie typowy Żyd, święty Piotr, ma takie obiekcje, wątpliwości, czy może jeść coś w ogóle nieczystego, tak? Żydzi już w ogóle jedli mięso, ale czy coś nieczystego, jakąś wieprzowinę, czy jakieś inne pokarmy, które były zakazane i ma widzenie, ma objawienie, gdzie widzi stół zastawiony różnymi potrawami i słyszy głos, że Piotrze, jedz, tak? Nie ma nic nieczystego, więc to pokazuje nam pewien rozwój też objawienia. I myślę, że bardziej chodziło autorowi natchnionemu we wspomnianym tekście o to, żeby pokazać pełną harmonię, właśnie stan idealny bycia z Bogiem, że nikt nikomu nie zagraża, nie niszczy niczego, tak? Ale jest bardzo taki ekologiczny, niż jakieś szczegóły. Ale myślę, że to jedno z drugim nie stoi w przeszkodzie, jeśli komuś na zdrowie wpływa niejedzenie mięsa, niech sobie nie je.
Natomiast Słowo Boże nam mówi, że możemy. I trzecie pytanie, to jest nawiązanie do 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Abraham mówi o sobie i synu, że wrócą, używa liczby mnogiej. Dalej po wydarzeniach na Górze Moria jest już mowa o samym Abrahamie, aż do rodzaju 24:3. Co się stało z Izaakiem? Czy to jest to uwolnienie, o którym było w wykładzie? No właśnie myślę, że trochę tak. Postać Izaaka jest bardzo epizodyczna, on jest taki bardzo skromny, mały w tej hierarchii patriarchów, ale nawet ta jego skromność nie jest przeciwna temu, że jest wymieniany w jednym ciągu jako ktoś, kogo Bogiem jest Jahwe, bo jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I nie ma Józefa, który jest takim czwartym patriarchą, o nim jest dużo więcej w Księdze Rodzaju, ale jakoś nie załapał się do tej trójki. Izaak właśnie, ten skromny, pokorny, się załapał. Natomiast rzeczywiście myślę, że to jest jakby w tym duchu takim czytania alegorycznego dopuszczalne, żeby tak to rozumieć, że Abraham w pewnym momencie jakby pozwala już Izaakowi iść własną drogą, może go tam właśnie nie ma, może poszedł sobie właśnie szukać żony, tak? I w końcu ją znalazł i był szczęśliwym człowiekiem, tak? Uwolnionym od tego zaborczego spojrzenia ojca, który tak oczekiwał na niego, że później już ciesząc się nim sprawił, że Izaak coraz bardziej był smutny. Tak na to się zanosi, że aż zgodził się na to, żeby nawet zostać zgładzonym. Tak, to już nasze takie sobie trochę może dowolne interpretowanie, ale trudno sobie wyobrazić 30-paroletniego mężczyznę, który się pozwala związać ojcu i złożyć w ofierze, więc to też jest jakaś ofiara, którą Izaak składał, jak również Abraham. Więc to jest takie bogactwo myśli. Myślę, że znowu nie możemy jakoś do końca brać dosłownie pewnych rzeczy. Autor też chciał na pewno powiedzieć, że Bóg zabrania ofiar z ludzi, bo też taki kontekst był historyczny, religijny, że w tamtym czasie też niektóre ludy składały Bogom, bóstwom ofiary z ludzi, więc to też jest na pewno jeszcze taki akcent, żeby o tym przypomnieć. No, niemniej to zniknięcie Izaaka jest bardzo piękne, bo to można właśnie w taki sposób też zinterpretować, że oto mogę oddychać pełną piersią, już to spojrzenie taty nie jest takie zawłaszczające i mogę sobie pójść właśnie spotkać się z jakąś dziewczyną na randce. No bo przecież muszę się ożenić i trzeba znaleźć tę umiłowaną. I w końcu się okazuje, że ojciec się też trochę zatroszczył, bo Rebeka przyszła właśnie z tego kraju, gdzie wcześniej mieszkał Abraham. Więc myślę, że wolność jest takim bardzo ważnym pojęciem i doświadczeniem, które chce nam dawać Słowo Boże, że jak zamieszkamy w Jego Słowie, jak Jezus mówi, trwajcie w mojej nauce, czyli zamieszkajcie w moim Słowie, będziecie wolni. Więc jeśli taka interpretacja zadającego pytanie no jest w jego głowie, to znaczy, że Bóg cię zaprasza do wolności, więc wybierz tę wolność.